Witajcie na kanale Mamma Mia. My z Miją, zanim pójdziemy dzisiaj na spacer do parku, biegać, zbierać kamyczki, patyczki i tak dalej, zabierzemy Was na krótki spacer po Hollywood Boulevard. Jak większość z Was może się domyślać, nie bez powodu znajdujemy się w miejscu, gdzie rozpoczyna się ten słynny deptak z gwiazdami, czyli Hollywood Walk of Fame. A to dlatego, że dzisiaj mamy wtorek, natomiast już w tą niedzielę będzie kolejna gala rozdania Oscarów i będzie to gala 93. Ja postanowiłam więc, że zabiorę Was na spacer, pokażę Wam, co się dzieje tutaj w Hollywood, jak to wszystko wygląda na kilka dni właśnie przed rozdaniem Oscarów, czy coś w ogóle się dzieje. A to dlatego, że ja wspomnę jeszcze tutaj na początku, że w Hollywood mieszkam od 2013 roku i powiem szczerze, że ten rok jest inny. My już widzimy, że wszystko jest inaczej, a dokładnie nie widać tych ogromnych przygotowań. Teraz pokażę Wam w międzyczasie, kiedy będę mówić, kilka naszych filmików z poprzednich lat i zdjęć, tak żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało i że my mogliśmy przez kolejne dni chodzić, oglądać, patrzeć na ten cały proces przygotowań. Jeśli chodzi o różnice, jakie ja widzę na dzień dzisiejszy, to począwszy od tego, że gdzieś na półtorej do dwóch tygodni przed samymi Oscarami, my mieliśmy już tutaj powstawiane znaki, że Hollywood w tych i tych dniach będzie zamknięte. Dodatkowo na samym początku widzieliśmy, jak były rozbijane te wszystkie barierki, były budowane podesty dla dziennikarzy, dla telewizji, rozbijane były te krzesełka, na których siedziała na zewnątrz widownia, później były rozkładane namioty, stawiali posągi i rozwijali czerwony dywan. W którymś roku mieliśmy nawet okazję chodzić praktycznie obok samego czerwonego dywanu. On później był pokryty folią, natomiast dzień przed samą galą widzieliśmy, jak panowie po prostu go czyścili i odkurzali. Także, tak jak wspomniałam wcześniej, mogliśmy uczestniczyć w całym tym procesie, mogliśmy to wszystko oglądać i powiem szczerze, że to było bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast byliśmy na spacerze z Miją kilka dni temu tutaj właśnie na Hollywood i nie działo się tam totalnie nic. Dlatego powiem szczerze, pójdziemy zaraz, zobaczymy, jak to teraz wygląda. Ja odwrócę kamerę w drugą stronę, żebyście mogli podglądać, co się dzieje teraz na Hollywood. Dla tych, którzy jeszcze tutaj nigdy nie byli, to będą mieli okazję zobaczyć, jak właśnie wygląda Hollywood w dzień, gwiazdy, normalne życie po prostu w środku tygodnia. Także chodźmy, zapraszam. Kochani, zanim dojdziemy jeszcze do Dolby Theatre, tam gdzie są rozdawane, albo przynajmniej gdzie były co roku rozdawane Oscary, ja powiem Wam kilka ciekawostek, jakie przeczytałam właśnie odnośnie tegorocznej gali. Krótkich informacji, tak żebyśmy wiedzieli, czego możemy się w tym roku spodziewać. Na wstępie powiem Wam, że w związku z pandemią sam zarząd Akademii Filmowej miał ogromny problem, bo oni do końca nie wiedzieli właśnie, jak to wszystko zorganizować ze względu na bezpieczeństwo, które obecnie jest najważniejsze. Wiadomo, że w ich interesie było to, aby ta gala się odbyła i aby rozdanie nagród się odbyło, bo jak wiemy, jest to wydarzenie światowe i transmitowane na cały świat. Jak możemy się domyślać, na pewno duże pieniądze wchodzą w grę.
Gala zazwyczaj odbywała się na początku roku w lutym, natomiast w tym roku została ona przesunięta aż o 2 miesiące, właśnie na koniec kwietnia. Oscary były rozdawane w Dolby Theatre, przed którym za chwilę będziemy się znajdywać, a w tym roku będziemy mogli zobaczyć tą całą ceremonię w kilku dodatkowych miejscach. Oprócz Hollywood będzie to również Union Station, czyli stacja główna metra w downtown Los Angeles. Może ktoś z Was się orientuje, jest to stacja w takim starym stylu, dużo takich drewnianych elementów i tam kręcono przeróżne teledyski, kręcono czasem jakieś fragmenty seriali bądź filmów. Jeżeli któraś z pań oglądających mnie jest na przykład fanką zespołu Backstreet Boys albo była w młodości, to powiem Wam, że jeden z ostatnich teledysków Backstreet Boys był właśnie kręcony na tej stacji w downtown Los Angeles. Ja Wam mogę dać dodatkowo link pod filmikiem poniżej, żebyście sobie zobaczyły, jak ta stacja metra wygląda. Oprócz tego przeczytałam na kilku różnych stronach internetowych, że będą dodatkowe lokalizacje i będzie transmisja również z Londynu i z Paryża, ale powiem Wam szczerze, nie wiem, na ile te informacje są rzetelne i prawdziwe, a to dlatego, że... A to dlatego, że na różnych stronach były przeróżne informacje. Jedni podawali, że dodatkowo oprócz Dolby Theatre i Union Station będzie jeszcze Londyn, a na innych stronach, że jeszcze dodatkowo Paryż. Zobaczymy, także mówię tylko, co przeczytałam, natomiast jeżeli to są, czy to są potwierdzone, czy prawdziwe informacje, to tak naprawdę się dopiero okaże. Dodatkowo Akademia zapowiedziała, że w tym roku chcą, aby wszystko wyglądało jak film, a nie jak show. Także zapowiada się to bardzo interesująco i bardzo ciekawie, ale powiem Wam, że dla mnie idącej tutaj teraz po Hollywood Boulevard może to oznaczać, że tam totalnie się nic nie dzieje i moja myśl była taka, że może tak być, że oni to wszystko mają wcześniej już przygotowane i nagrane, ale idziemy dalej, zobaczymy rzeczywiście, czy tam się coś dzieje, czy nie. Jeżeli chodzi o prowadzącego i o gospodarza Oscarów, rozdania podczas całej tej gali, w zeszłym roku na przykład nie było tego gospodarza, więc w tym roku go również nie będzie. Natomiast nadal pozostają osoby, aktorzy, którzy zapowiadają, czytają nominacje, kategorie i tak dalej, więc to jest bez zmian. Jeżeli chodzi o pandemię, o COVID, bezpieczeństwo i te wszystkie sytuacje zdrowotne, to oczywiście wszyscy, którzy przybędą na galę, zaraz przed tym rozdaniem, przed wejściem do tych sal, gdzie będą transmisje, będą oczywiście testowani na COVID. Natomiast jeśli chodzi o nominacje, to ja powiem szczerze, nie mam tutaj żadnych informacji dla Was. Wrzucę Wam listę w opisie pod filmikiem, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, może sobie poczytać, dlatego że dla mnie to jest zbyt wiele informacji, aby to po prostu zapamiętać. Okej, znajdujemy się właśnie przed Dolby Theatre. Powiem Wam szczerze, że w porównaniu z zeszłym rokiem, z tym, co było 2 lata temu, mogę powiedzieć szczerze, nie dzieje się tutaj totalnie nic. Czy jestem rozczarowana? No nie, spodziewałam się, że tak może być. Ale chodźmy dalej, zobaczymy. Zmieni nam się światło i przejdziemy na drugą stronę. Wejdziemy do środka i pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda w środku.
Kochani, jesteśmy już w Dolby Theater. Powiem szczerze, w normalnych latach, kiedy nie było pandemii, tutaj byśmy widzieli przygotowania do gali oscarowej, tak jak mogliście oglądać na początku, na wstępie, na tych naszych filmikach z ubiegłych lat. Chodźmy jeszcze kawałek tam dalej. Mam nadzieję, że coś będzie widać na naszej kamerze, bo wiadomo, że czasem może być gdzieś tam w środku za ciemno, ale chciałam Wam jeszcze pokazać te słynne schody, po których wchodzą aktorzy i samo wejście do teatru Dolby. Chodźmy. Więc idziemy po tych słynnych oscarowych schodach. Natomiast tutaj mamy wejście do samego Dolby Theater. A tutaj na dole, mogę Wam powiedzieć, zawsze stał ogromny Oscar, cały ozdobiony kwiatami. Niestety nie dzieje się tu nic. Smutny i przykry widok, ale miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie już normalnie. Good. Właśnie przed chwilą ochrona przegoniła nas tamtąd, kiedy zobaczyli naszą kamerę, także musieliśmy szybko uciekać, żeby nie mieć żadnych problemów. Oczywiście pan był bardzo sympatyczny, ale wiadomo, że mają tutaj jakieś restrykcje i no i trzeba mają zasady, których trzeba przestrzegać. My z Miją idziemy właśnie do parku, w stronę naszego Runyon Canyon Park, troszkę się pobawić. Jeszcze trochę Wam pokażemy tutaj, co się dzieje na Hollywood. No tak jak widzieliśmy, nie mamy tutaj żadnych przygotowań do Oscarów. Ja mogę spróbować przyjść jeszcze raz tutaj, na przykład w sobotę, tuż dzień przed samymi Oscarami i zobaczyć, zrobić jakiś mały update, czy coś tutaj się dzieje, ale powiem Wam szczerze, że podejrzewam, że raczej nic tutaj ciekawego nie będzie. I tak jak wspomniałam wcześniej, pewnie oni to już mają wszystko wcześniej nakręcone i przygotowane i tak dalej, jeżeli właśnie to ma wyglądać jak film, a nie jak show. Ale zobaczymy w niedzielę. Także my z Miją podążamy w swoim kierunku, a Wy pooglądajcie jeszcze, co tutaj się dzieje na Hollywood. Dziękuję Wam oczywiście wszystkim za uwagę, za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, chcielibyście widzieć więcej tego typu filmików, to dajcie łapki w górę, napiszcie, czy Wam się podobało. Jak komuś się nie podobało, to nie dawajcie łapek w dół, ale możecie oczywiście napisać, co chcielibyście zobaczyć, co mogłabym zmienić, żeby było fajniej. Także wszystkie komentarze są jak najbardziej na plus i ja wszystko przyjmuję. Dziękuję Wam wszystkim, pozdrawiamy, pa, pa.